Wystartował program Poland Business Harbor. To pomoc Polski dla firm działających na rynku białoruskim. Pomoc jest dopasowana do konkretnych potrzeb danej firmy, która chce przenieść swoją działalność do naszego kraju. W ostatnich dniach wzrosło zainteresowanie białoruskich startupów i innowatorów naszym państwem. Białoruska branża sektora technologicznego, między innymi z Mińskiej Doliny Krzemowej, myśli o tym, by przenosić się do innych krajów w poszukiwaniu stabilności. Dlatego Polska postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom sąsiadów, którzy obecnie znajdują się w trudnej sytuacji politycznej. Ruszył program Poland Business Harbor. Ma on pomóc białoruskim przedsiębiorcom znaleźć bezpieczne miejsce wzrostu w Polsce, mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dzięki temu programowi oferujemy Wam szybką ścieżkę wizową, która pozwoli zarówno Wam, jak i Waszym rodzinom przyjechać do Polski. Wsparcie drobnych środków na sam początek, bezpieczną przestrzeń biznesową w parkach technologicznych oraz w centrach coworkingowych na terenie całej Polski. I biznes concierge, opiekę na te pierwsze trudne dni po przyjeździe do Polski. Ministerstwo Rozwoju zaznacza, że dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się, jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność w Polsce. Na potrzeby programu uruchomiono specjalną infolinię oraz stronę internetową.